noga pozostawia po sobie jakiś ślad. A właściwie ten ślad pozostawia nie tyle noga, ile stopa. Sprawa w tym, aby ślad był taki, a nie taki. I rzecz to wcale nie błaha, jakby się może zdawało, bo na zniekształcenie stóp cierpi większość ludzi. Co robić, aby jeśli już nie my, to przynajmniej nasze dzieci mogły się poszczycić takim oto prawidłowym śladem stopy? Okazuje się, że to wcale nie takie trudne. A więc zacznijmy od początku. Gdy przyszłam na świat, ojciec pomyślał głośno: na jakiej też stopie będzie żyła? A mama powiedziała: grunt, żeby na zdrowej. To też niczym mi nóg nie krępowano. Tak polecił lekarz, który się mną opiekował. Przepisał mi też witaminy A i D. Wzmacniają one kości, a więc i kości stóp. Uzupełnieniem witamin było słońce, na które mnie wystawiano przy każdej okazji. Gdy poczułam się dostatecznie mocna, stanęłam o własnych siłach. Nikt mnie do tego wcześniej nie zmuszał. Dobrze się chodzi w miękkich kapciuszkach. Ale wujcio chciał mnie uważać już za dorosłą i kupił mi piękne buciki. Piękne, bo piękne, ale zelówka ani drgnęła. Wtedy tato, uświadomiony już przez lekarza, wygłosił cały referat, że stopa dziecka składa się z kości odpowiednio ułożonych w kształcie łuków, że takie ułożenie kości i działanie mięśni oraz wiązadeł pełni rolę resora i pozwala na sprężysty chód, że buty powinny być szerokie, aby nie ściskały palców. A podeszwy muszą się łatwo zginać. Że paznokcie to też ważna rzecz i aby nie wrastały w ciało, należy je obcinać nie na okrągło, a prosto. I że w ogóle buty ciężkie, twarde, takie jak te, deformują stopy, a sztywna podeszwa utrudnia chód i męczy nogi. Wywodów taty wysłuchał pewnie i przemysł obuwniczy, bo jak widać, teraz już chyba nie będzie kłopotów z prezentami. Tylko że buty trzeba kupować na stopę, a nie na patyk. Tym bardziej, że sklepy z obuwiem dziecięcym mają przezroczyste mierniki i od razu widać, jak stopa będzie się w bucie układała. Mama nigdy nie kupowała mi butów na wyrost, tylko na nogę. W wygodnych butach mogłam swobodnie chodzić i biegać. A takie zabawy jeszcze bardziej wzmacniały moje stopy. Chodzenie boso nie zniekształca stóp. Wprost przeciwnie, jeszcze je wzmacnia. Pomimo to lekarz nie był zadowolony i polecił mi wykonywać codziennie takie ćwiczenie. Gimnastyka i wygodne obuwie wzmocniły mi wiązadła i prawidłowo ukształtowały stopy. Gdy poszłam do pracy, nogi nosiły mnie jak piórko. Ale wiem, że gdy ciśnienie na wysokości serca wynosi około 30, to w nogach aż 120 mm. Dlatego przy długotrwałym staniu nogi puchną. A więc przy pracy noszę elastyczne pończochy i specjalne obuwie, które zapobiega zmęczeniu stóp. Gdy jest chłodno, wkładam ciepłe pończochy. Na co dzień chodzę w obuwiu na płaskim obcasie, które w domu zmieniam na pantofle bez pięt. Codziennie po umyciu nóg zanurzam je na przemian raz w zimnej, raz w gorącej wodzie. Pobudza to krążenie krwi. Potem dokładne osuszenie stóp, szczególnie pomiędzy palcami, zapudrowanie talkiem i masaż.
Wreszcie ułożenie nóg co najmniej na 10 minut na podwyższeniu i ćwiczenia. Na każdą okazję zakładam odpowiednie i wygodne obuwie. W czasie urlopu staram się jak najwięcej chodzić boso. Szpilki? Owszem, ja też noszę, ale nie na co dzień, a tylko przy wyjątkowych okazjach. Najlepszą zabawę może zepsuć niewygodne obuwie. A więc, proszę Państwa, dbajmy o nogi, a wtedy świat wyda nam się piękniejszy.